Cześć kochani, dzień dobry! Mamy to! Udało mi się wejść na poziom supervisor w firmie Forever Living Products. Ile mnie to kosztowało? Kosztowało mnie 5 tygodni bardzo ciężkiej pracy. A dlaczego weszłam? Dzięki Wam, kochani, dzięki Wam. Bez Was, moich klientów, by się to nie udało. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie zakupy zrobione we wrześniu i teraz jeszcze w październiku. Za zaufanie mi przede wszystkim. I cóż, idę dalej. I teraz już zapraszam Was do dołączenia do mojego zespołu, do pracy ze mną, aby iść dalej. Już teraz sama nie pójdę. Bardzo się cieszę. Jest to czwarty raz, kiedy udało mi się dopiąć tego poziomu. Normalnie dopina się go jeden raz. Ale pierwszy raz zabrakło mi 6 punktów w 2016 roku. Bardzo to przeżywałam. Później przez następne 5 lat nie udało mi się osiągnąć nic. Też to był czas, że moja mama bardzo chorowała i musiała odejść, niestety. Później w 2020 roku podjęłam decyzję o powrocie do Forever. Do 2021 roku nie awansowałam. Też było ciężko mi nie awansować. Zrobiłam takie zakupy, że awansowałam, a dopiero sama punktacja naliczyła się w 2023 roku na przełomie kwietnia i maja. Tak naprawdę był to już organiczny awans, gdzie po wyjeździe do Polski na Dzień Sukcesu zobaczyłam, jak naprawdę działa Forever, jak wygląda prawdziwa współpraca, jak pracują liderzy z zespołem. Podjęłam decyzję o responsoringu, czyli o zmianie osoby, u której się zapisałam. Skutkowało to utratą wszystkiego, co wcześniej miałam, czyli struktury, osób, które się zapisały, poziomu, na którym byłam, właśnie supervisor. I tak sobie obiecałam, że jak wrócę, to muszę to dopiąć. I kochani, 5 tygodni. Wow, to jest po prostu 5 tygodni. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że jestem waszym liderem, te osoby, które chcecie do mnie dołączyć. Mam takie doświadczenie, jak to poprowadzić, ale nie tylko. Dołączysz u mnie do grupy Walkiewicz Team, do grupy, która jest numer jeden w Polsce i piąta na świecie w skali rozwoju właśnie całej grupy. I ta motywacja, to wsparcie, ta cała grupa, takie coś, czego ja wcześniej nigdy nie zobaczyłam i nie doświadczyłam, to chyba było największe takie nowe doświadczenie. Dla którego ja dziś jestem bardzo dumna, że udało mi się w 5 tygodni zrobić superwajzora. Jest to bardzo ciężki poziom, bardzo ciężko go osiągnąć, bo jest pierwszy. Ale jest. Teraz? Kochani, teraz kierunek menadżer. Bardzo dużo punktów. Bez was ja tego nie zrobię. Szukam dwóch osób, które chcą do mnie dołączyć, które nauczę, jak pracować. Buziaczki.